W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W sobotni poranek 13 maja witam i pozdrawiam bardzo serdecznie Was, drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie z parafii w Suwałkach. Ten dzień pragniemy rozpocząć wspólnie od słuchania się w Boże Słowo, które zaczerpnięte z książeczki z Biblii na co dzień, która podaje nam wersety pierwszy z księgi proroka Jeremiasza, z 15 rozdziału, 20 werset. Ja jestem z Tobą, aby Cię wybawić i ratować, mówi Pan. Drugim wersetem na dzisiejszy dzień są słowa z listu do Hebrajczyków z 4 rozdziału, 16 werset. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jako słowo komentarza książeczka z Biblii na co dzień podaje słowa matki Ewy. Tajemnica Bożej miłości przekracza zdolności naszego rozumienia. O małe, zalęknione ludzkie serce, spójrz w niebo. Zobacz wypisany na nim ślad Jego miłości do Ciebie. Idź za Nim i nie bój się, tylko wierz. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, słowa z listu do Hebrajczyków dziś szczególnie do mnie przemawiają, bo też pewne życiowe doświadczenia sprawiają, że potrzeba tego miłosierdzia, tej Bożej łaski w stosownej porze. Ten werset 16 z 4 rozdziału łączy się z poprzednimi, w których to autor listu do Hebrajczyków mówi o Jezusie Chrystusie jako o arcykapłanie, o największym arcykapłanie, który nie jest oderwany od rzeczywistości, ale który doświadczył wszystkiego prócz grzechu, który jest zdolny nam współczuć. I to On właśnie jest, byśmy powiedzieli, tą naszą przepustką do tego tronu Bożego. To dzięki Niemu jesteśmy zachęceni do tego, by z odwagą, z pewnością w naszej wierze podejść do Bożego tronu. W momentach szczególnie, kiedy czujemy, że tego potrzebujemy, kiedy następuje dla nas ta, wydawałoby się, stosowna pora, by może jeszcze więcej zaczerpnąć z Bożego miłosierdzia, by jeszcze więcej doświadczyć Jego łaskę i by móc mierzyć się z tym wszystkim, co staje się naszym codziennym wyzwaniem. Dlatego też dzisiaj zachęceni tym słowem możemy spojrzeć, tak jak mówi matka Ewa, w górę z tęsknotą za naszym mistrzem i nauczycielem. Możemy spojrzeć z tęsknotą za Chrystusem, który składając z siebie ofiarę na krzyżu, dał nam wszystkim możliwość zbliżenia się z ufną odwagą, z zaufaniem do swojego Ojca. Chciejmy więc z tej zachęty dzisiaj korzystać. Mając Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela, jako dobrego pasterza i przewodnika w naszym życiu, chciejmy krok za krokiem postępować przez swoje życie, wierząc, że trzymając się mocno Jego słów, Jego obietnic, każdy krok przybliża nas do Boga. Chciejmy więc czerpać z tego miłosierdzia, z tej wielkiej Bożej łaski i z ufną odwagą powierzyć swoje życie i Jego prowadzenie Bogu. Pięknej, radosnej, może spokojnej, ale zawsze błogosławionej soboty życzę Wam, drogie siostry i bracia. Zostańcie z Bogiem.